Witam serdecznie wszystkie lwy na czytaniu kart Tarota na styczeń 2023. Zobaczymy sobie, co tam u Was za prognoza, moje kochane. I dzięki jeszcze raz za pozostanie na moim kanale pod moją dosyć długą nieobecność. No ale dobra, jesteśmy tu i zajrzymy sobie, jak to będzie wszystko wyglądało dla Was, moje kochane lwy. Ja już wcześniej sobie potasowałam bardzo dobrze karty, bardzo dokładnie. Teraz sobie po prostu wyciągniemy zapowiedź dla kochanych lwów na styczeń 2023. Zobaczmy, jak to wygląda dla Was na ten początek roku. Oh yeah. Aha. Tak, no właśnie. Tak to wygląda, że mamy odwróconą czwórkę denarów, tak? Ostatnio zaciskaliście pasa, dużo wymagało od Was sytuacji do oszczędzania pieniędzy i oszczędzania swoich środków. To był taki czas, kiedy żyliście trochę w strachu, jeżeli chodzi o wydawanie swoich pieniędzy, tak? To był taki czas, kiedy trzeba było mocno i kurczowo trzymać się swoich zasobów, bo nie wiadomo była. Nie wiadomo, był nasze jutro, tak? Co to za inwestycja, lwy? Co to za inwestycja, która wprowadza Was w stan paniki? Jeżeli taka właśnie, wydaje mi się, że tutaj karty opowiadają mi wyraźnie o współwłaścicielstwie, współspółce, tak? Ta spółka nie wyszła Wam, jeżeli karty bardziej mówią o styczniu nacechowanym spółkami. Może to był bardzo drenujący finansowo związek. Jest to tutaj też mowa o albo spółce, która zupełnie zdrenowała z siebie środki finansowe, albo karty opowiadają, że w styczniu będziesz rozliczał się ze związku, w którym bardzo dużo wpompowałeś czasu, pieniędzy i swoich innych środków, tak? Także styczeń dla ludzi młodszych, jeżeli chodzi o ludzi młodszych, którzy nie borykają się z takimi dosyć cięższymi problemami, mówimy tutaj o tym, że w styczniu trzeba się zastanowić, lwy kochane, nad tym, czy chcemy zainwestować swój czas, czy chcemy spotykać się z osobą, która na ten czas zbradziarzy, tak? Trzeba uważać dokładnie, czy dostajemy w zamian to samo, co dajemy. Dokładnie i szczerze sobie usiądźmy i zastanówmy się, czy dostajemy z powrotem to samo, co dajemy, tak? Bo tu jest w styczniu takie przecięcie, że nagle lew obudzi się i powie hola hola, tutaj przecieka mi przez palce mój czas, przeciekają mi przez palce moje pieniądze, daję z siebie wszystko, a dostaję maksymalne, nie, dostaję minimum, tak? Dostaję okruchy tego, co naprawdę powinienem dostawać z powrotem i to nie jest świetna baza na ciągnięcie dalej takiej znajomości, relacji albo spółki, tak? Spółki przedsiębiorstwa. Dlatego może już intuicja to podpowiadała lwu wcześniej, przed styczniem 2023, dlatego może kochany lwie trzymały się tak strasznie swoich środków i kalkulowałeś sobie, na co masz tutaj wydać, dlatego że intuicja podpowiadała Tobie o możliwości kolejnej straty, tak? Te oszczędności w końcu puszczą, tak? Puszczą te oszczędności. No ale nie martw się, kochany lwie, nie martw się, dlatego że oprócz tej historii strat związanych z spółką i historii zbradzieżonego czasu na kogoś, kto nie był tego warty, styczeń 2023
wygląda nam bardzo obiecująco, dlatego że taki ślepy nie jesteś. Karty opowiadają o twojej doskonałej intuicji. I mimo tej inwestycji, która kiepsko się rozegrała w poprzednim czasie, szykuje ci się bardzo świetne rozeznanie, tak? Siedzisz i myślisz sobie, i patrzysz sobie, i przewartościowujesz sobie, i dochodzisz do bardzo świetnych wniosków, które są fantastycznym startem na dalsze miesiące 2023. Czy to będzie fajny miesiąc? Czy to będzie taki lekki miesiąc? Nie, to nie jest lekkie zdanie, to nie jest lekkie spotkanie się z rzeczywistością bycia niedocenianym, tak? To nie jest takie fajne, lekkie uczucie, kiedy rozglądamy się dookoła, chcemy błyszczeć, chcemy mieć świetny grunt na coś naprawdę takiego świecącego, a okazuje się, że mimo, że polerujemy, jest nadal mat. I my nie chcemy, żeby to wszystko było takie matowe. Więc trzeba czasami wyjść z tej rzeczywistości, tak? I to jest takie Więc szykują nam się, lwie kochany, szykują nam się takie dosyć interesujące break-upy. Dlaczego mówię interesujące rozstania? Dlatego, że one nie będą aż tak strasznie bolesne, dlatego, że widać tutaj na końcu u ciebie osobę A, B, C, D, E, F, że tam jest sporo dosyć ludzi, którzy chcieliby być na miejscu osoby, która nie docenia twoich starań. Albo jest jeszcze bardzo dużo fajnych, interesujących przedsięwzięć, które możesz wykonać w spółce z kimś, kto jest bardziej ogarnięty niż obecny partner biznesowy. Więc lwie kochane, nie jest tak źle w styczniu, po prostu trzymaj swoje oszczędności i już nie pompuj w osobę, która nie potrafi ciągnąć twojego biznesu. Trzeba się rozstać z niekompetentnymi pracownikami, a jeżeli ty jesteś pracownikiem, to trzeba się rozstać z pracodawcą, który nie docenia twojego zaangażowania w pracę i nie jest tobie zwracane to, co się tobie należy. Trzeba szukać już nowych możliwości, bo one są tam. One są tam i one czekają. Więc powodzenia, czas nowego, fajnie. Powodzenia i pozdrawiam.